A witam serdecznie na kanale Picasso. No i znowu mamy wysyp promocji, powiedzmy, na horsach. No zobaczymy, co tam mamy. A mamy mianowicie w wyzwaniu Tytana mamy dzikusa. No jak znacie moje nastawienie do dzikusów, o ile w dwóch pierwszych się trafi, no to fajnie, w trzecim to już niekoniecznie, a czwarty to już jest za duży wydatek, to już przepłacone. W takim bądź razie dwa pierwsze otwieracie, jak wam się trafi, to super. No ale no cóż, no moje nastawienie jest takie teraz do po prostu tychże dzikusów. Jak się nie zwraca coś, to lepiej nie ruszać. No ale wiecie, ja już mam wszystkie dzikusy. Kuc w tym momencie jest, jeżeli komuś brakuje, to jak najbardziej. Natomiast zebranie wszystkich dzikusów też wam nic nie daje, z tego względu, no, tylko jeden dodatkowy tutaj, jedno dodatkowe trofeum. No, czy się opłaca, no sami sobie odpowiedzcie. Napychać kieszenie Oliwentowi moim zdaniem nie opłaca się. Natomiast w złotym runie mamy Rosę. No i tutaj o ile w dzikusach to jeszcze macie jakieś zwroty, tak Rosa nie przynosi wam praktycznie żadnych zysków, oprócz tego, że nadaje się do wyścigów dla po prostu koników boskich. Oprócz tego sprawa jest taka, że jak kupujecie jedną klacz wodną, to de facto kupujecie dwa koniki, a w tym przypadku nawet trzy. Z tego względu, że Rosa pokryta właśnie chmurą daje wam w pierwszym momencie falę, a jak już zbierzecie wszystkie boskie wodne, to wtedy z chmurą, drugi raz pokryta chmurą, daje wam źródło. No cóż, no de facto z Rosy macie trzy koniki. No, tylko że te koniki nie dają żadnych cerków, nie dają wam żadnych właściwie korzyści i dodatkowo tam bodajże niektóre wam dają do VIP-a właśnie deszcz. Deszcz wam daje zwiększone plony, ale prócz tego możecie, wtedy macie dodatkową umiejętność usypiania bodajże koni po prostu jednym kliknięciem, prawda? Głaszczecie i od razu usypia, prawda? Także pod tym względem, ale niestety mowa w tym momencie jest o naszej Rosie. Rosa właściwie daje wam dwa koniki dodatkowo. Jeżeli chcecie mieć ilość po prostu tych koników, to jak najbardziej, bo za jednym zamachem macie de facto trzy konie. No cóż, jak chce ktoś pokrycie chmurą, to ja chmurę mam i te pokrycia na pewno udostępnię. No dobra, no cóż mamy jeszcze? Mamy karty i więcej kart w zestawach. Mamy zestawy kart japońskich. Możecie sobie za 95 kuponów kupić sobie 4 aż karty, przy czym 2 brązowe. Brązowe przynajmniej jedna nie będzie się powtarzać, chyba że już macie wszystkie. No i 2 rzadkie karty. Mogą to być rzadkie, czyli nawet tylko i wyłącznie srebrne. Niekoniecznie musi być to jakaś złota czy też diamentowa. Może być to w ten sposób, że będą 2 srebrne. Dobrze. Tutaj słyszałem, że na wymianach jest coś takiego, że ostatnio wymieniają nawet na gorsze karty i to by było już no coś nie tak. No, wymieniasz diamentową na brązową, no to już nie fair, prawda? No ale no, ja to z tą pogłoskę po prostu traktuję jako teorię spiskową w tym momencie. Jakby coś takiego było rzeczywiście, to piszcie mi w komentarzach, ale no mam nadzieję, że tak nie jest. Z tych kart japońskich najbardziej się opłaca ten boski Misaki,
Natomiast no, można go w ten sposób też uzyskać poprzez eki, po prostu kupując tutaj, ale nie brązowe. Brązowych nie kupujcie, srebrne co najmniej, bo na brązowych no, nie dociągniecie tutaj do końca. A tutaj macie diamentowego Jokera i możecie sobie go wymienić, prawda, na tego Misakiego i wtedy najlepiej jest po prostu coś takiego zrobić. No i też nie przesadzajcie, no kurczę, z brązowej nie kupujcie za 100 tysięcy, czy też srebrnej za pół miliona, nie? No bo to jest po prostu nieopłacalne. No ale to robicie jak chcecie. No ja wam tylko mogę podpowiedzieć w tym w tej sprawie. No, jeżeli chodzi o japońskie karty, to macie bodajże kilka tygodni wcześniej macie odcinek spoilerowy, więc na niego zapraszam. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze pękła nam tutaj. Pękła nam skarbonka, tak, o, już dawno nie patrzyłem, co w skarbonce jest, a tym razem jest zestaw Hery i puszka Pandory. Więc jak macie ochotę Herę za 309 tysięcy sobie kupić, albo puszkę Pandory, no to jak najbardziej tak. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.